No i mamy rozciętą górę. Trochę oleju. Końce mamy przecięte tutaj i wyciągamy agregat ładowkowy. Jeszcze parę drucików. I to nam pozostało jako... To jest złom. I to jest agregat, który będziemy po kolei rozebierać. Najpierw sobie wykręcimy tu te śruby. No i poszło bardzo ładnie. Mamy stator i rotor. To też damy do złomu. To już nam będzie niepotrzebne teraz. I teraz jak wydostać? Bo to mieć. Chyba będziemy tnąć. Tutaj sobie to przetniemy i tutaj sobie to wyciągniemy. Już mamy trochę powycinane z jednej strony i będziemy kontynuować pracę, aż to całe wytniemy. No teraz żeśmy to odkroili w tą stronę i tyle miedzi wpadło z tej jednej strony i teraz będziemy pociągali drugą stronę, to tu sobie chwycimy do chwytacza i będziemy klepali i zobaczymy, ile tego będzie. Jak widzicie, trochę poszło. Tu już jeszcze trochę miedzi trzeba wyciągnąć. Jeszcze tu z tej strony wyklepiemy, wyczyścimy i zobaczymy. No i znów trochę poszło. To jest jedna część, jeszcze to wyciągniemy sobie. To jest czyste żelazo. Znowu do złomu i wyczyścimy i zobaczymy, ile będzie ważyła ta miedź czysta. Pozdrawiam tegoż Flaminga, który się też imponuje w rozebieraniu złomu. No i możemy podchodzić do ważenia, proszę Państwa. Tyle miedzi uzyskaliśmy. Wapniemy sobie wagę. Ile złomu wypadło. Kilo plus 2700, to jest 5 kilo plus minus, to jest tutaj 6 kilo i 2,5 kilo, to jest 8,5 kilo złomu. To tutaj jeszcze sobie odetniemy na miedź, to jest też czysta miedź. Źle idzie, ale to jest bardzo czysta miedź, to bo szkoda do złomu dawać. Osiem i pół kilo złomu, a teraz podnosimy się do ważenia miedzi. To najważniejsze oczywiście miedź. Nas interesuje, no ile tego tam było.
czystej miedzi 719 gramów, 718, bardzo fajnie wyszło. Z tego oto silniczka z lodówki 8,5 kg złomu i 718 gramów miedzi. Bardzo fajnie. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do kolejnych odcinek rozbiórki. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie. Do zobaczenia.